Dzień dobry Państwu, zaczynamy coś nowego. To będzie radio do słuchania w gazecie. Na wyborcza.pl i audioteka.pl od 20 lutego radio książki. Będę miał ogromny zaszczyt to radio dla Państwa prowadzić. Co tydzień, w każdy wtorek, w dwóch częściach audycja do słuchania w dowolnym miejscu świata, o dowolnej porze. Rozmowy z pisarzami, z autorami, pewnie też czasem z tłumaczami. Co więcej, będą też wydania specjalne, w których, mam nadzieję, autorzy i znani aktorzy będą czytać opowiadania. Gościem pierwszego odcinka, co mogą Państwo usłyszeć i zobaczyć, będzie jedyna, wspaniała i niezastąpiona Małgorzata Szeinert, bo już w połowie marca ukazuje się jej nowa książka Wyspa Węży. Na listach, wszędzie, jako miejsce nadania Figurowała Anglia. England było napisane. Ale wyżej, mniejszymi literkami, znalazłam Rothesay. Nie było napisane Rothesay Szkocja, ani nie Great Britain, tylko England. Więc pomyślałam sobie, że już w tym liście jest pewien rodzaj kamuflażu. Przecież Dziunia doskonale wiedziała, że należy napisać albo Wielka Brytania, albo Szkocja, ale napisała Anglia. To mnie zastanowiło. Co to jest to Rotesay? Od tego zaczęło się poszukiwanie, co się działo w rotesej To wszystko na wyborcza.pl i audioteka.pl od 20 lutego w Radiu Książki. Zapraszam i do usłyszenia. Michał Nogaś.